17. Niedziela Zwykła. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi królewskiej mamy przepiękny opis modlitwy Salomona, w której prosi on Pana Boga o mądrość. Pan Bóg może mu dać co chce, mówi do niego, prosi o co, co tylko pragniesz. Ale Salomon jednak nie pragnie bogactwa, nie pragnie długich lat, nie pragnie pokoju od wrogów zewnętrznych, pragnie mądrości jest młody i, i przyznaje się do tego, że nie umie rządzić, a skoro ma być królem, to dobrze by było, gdyby umiał rządzić. Niesamowita jest ta pokora Salomona, ale też taka niesamowita świadomość, że co z tego, że, masz, że długo żyjesz, jak głupio żyjesz. Ale co z tego, że masz pieniądze i bogactwo, jak jesteś głupi i źle je wydajesz. Co z tego, że masz wrogów zewnętrznych. Jak, jak nie potrafisz rządzić w swoim kraju, no to się też pojawią wrogowie wewnętrzni, nie będą cię lubić. Jeśli będziesz rządził mądrze, to cię Twój lud pokocha. Wtedy stanie za Tobą i pomoże Ci nawet wygrać z wrogami zewnętrznymi. On też Ci pomoże żyć długo, jeśli Ci Pan Bóg tylko pozwoli. I On też po prostu da Ci bogactwo, no bo będą się, będzie Ci wdzięczny za to, że, że jesteś mądry. Nie wiem, ilu z rządzących w kościele albo w państwie ma dzisiaj taką świadomość jak Salomon. Nie wiem, ilu z nas modli się o mądrość przede wszystkim w życiu, ile razy żeśmy się modlili o mądrość, a nie byli po prostu przekonani, że przecież my jesteśmy mądrzy, po co się mamy modlić, skoro my wiemy, co mamy robić. Niesamowita pokora i niesamowita celność. Salomon wie, co jest w życiu najważniejsze. To samo mamy w Psalmie, w Psalmie 119. Kiedy zaskakująco dowiadujemy się z ust psalmisty, że więcej miłuje przykazania Boże niż złoto, niż złoto najczystsze. Więc zasnów się zastanawiamy, kim jest ten człowiek, który nie chodzi za pieniędzmi, a przecież żył w czasach, kiedy, kiedy była większa bieda niż dzisiaj. Kim jest ten człowiek, który bardziej kocha przykazania Boże niż złoto? Znowu to jest ta sama mentalność mądrego Salomona, który po prostu zdaje sobie sprawę, że jak będę mądry w życiu, jak będę cenił sobie Boże przykazania, to będzie mi się całkiem inaczej żyło. Jakże człowiek jest smutny, kiedy ma dom, kiedy ma mieszkanie, kiedy ma samochód, kiedy ma super ubranie, kiedy wraca z może z najspanialszych wakacji. Ale widzi, że nie jest kochany. Widzi po prostu, że, że nie ma pewnych wartości, które są mocniejsze niż materia. Człowiek naprawdę spełnia się tylko wtedy, kiedy w życiu żyje wartościami, które są większymi niż wartości materialne jesteśmy duchowi i nasza materia nas nie zaspokoi. Żeby zaspokoić ducha, potrzebujemy wartości duchowych. Stąd psalmista powie prosto kocham przekazania, kocham słowo Boga, bo ono tak naprawdę daje mi to, co, to, to czego mi nie da żadne, żadne bogactwo. W liście św. Pawła Apostoła do Rzymian widzimy, że ta radość z Boga, z wartości, to odkrycie niesamowite mądrości Bożej, ono wymaga trochę od człowieka jakoś współpracy. Pisze święty Paweł: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Współdziała ze wszystkim dla ich dobra, ale z tymi, którzy go miłują, a to nie ze wszystkimi. Czy Pan Bóg nie błogosławi wszystkim, czy nie świeci nad wszystkimi, czy nie syła deszczu nad wszystkimi? Wiemy tak, ale święty Paweł powie, że jeżeli kochasz Pana Boga, to Bóg współdziała dla Twojego dobra bardziej, lepiej, inaczej z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Jest tu jakaś taka niesamowita mądrość która mówi, tak, Bóg jest otwarty dla wszystkich, Bóg kocha wszystkich, Bóg chce dawać się dla wszystkim, ale jeżeli ty się nie otworzysz, jeżeli ty nie wejdziesz we współpracę z Panem Bogiem, jeżeli się zamkniesz, jeżeli się odwrócisz, to jakże ci Pan Bóg pomoże? Choćby lał cały dzień deszcze, jeśli wiadro jest dnem do góry odwrócone, to jakże ono cokolwiek zaczerpie z tego deszczu? Że jest potrzebna współpraca, że jest potrzebna jakaś relacja, że to nie jest tak, że, że dostaniemy od Pana Boga i my nic nie musimy robić. To jest bardzo niedobra wiadomość dla tych, którzy nic by nie chcieli robić, dla tych, którzy by nie chcieli wchodzić w żadne relacje, dla tych, którzy nie chcieliby ze swojej strony nic poświęcać. Nie, żeby być szczęśliwym, musisz ze swojej strony coś dać, musisz ze swojej strony coś poświęcić. Szczęście nigdy nie jest dla tych, którzy nic nie chcą od siebie dać. Człowiek zamknięty, człowiek egoista nigdy nie będzie szczęśliwy. Ewangelia powie jeszcze więcej, że to nie chodzi tylko o współpracę, że to nie chodzi o, o wzajemność, chodzi o coś więcej, nawet o poświęcenie. I opowiada przypowieść o człowieku, który znalazł skarb ukryty w roli, jednak sprzedał wszystko, co miał, wszystko, co miał, nie połowę, wszystko, co miał i kupił tę rolę, bo mu tak zależało na tym skarbie. Tak samo e, kupiec poszukujący Pięknych pereł sprzedaje wszystko, co, co ma, żeby kupić te perły bo mu bardzo na tej perle zależało. Jeżeli ci bardzo zależy na Panu Bogu, jeżeli ci bardzo zależy na Jego mądrości, jeżeli ci bardzo zależy na tej miłości, to wszystko sprzedasz dla Niego. I nie ma się co dziwić, że ludzie rzucają wszystko, żeby zostać księdzem, siostrą zakonną. Nie ma się co dziwić, że męczennicy oddają życie, bo nie chcą żyć po prostu głupi ani nie chcą żyć przeciwko Panu Bogu. Nie ma się co dziwić. Człowiek, który doświadczył Pana Boga, czy znalazł tę perłę, znalazł ten skarb, to on to sprzeda. Grunt, żeby potem nie żałował tej sprzedaży, i żeby się nie zniechęcił, czy nie znudził tą perłą. Ale Ewangelia pokazuje pięknie, to prawda, nie jesteś w stanie wszystkiego oddać Bogu, jeżeli go nie doświadczysz jako skarbu, jako perły, ale z drugiej str z strony, jeżeli doświadczysz Pana Boga, jeżeli spotkasz Pana Boga, to jest to normalne, że oddasz od siebie o wiele więcej niż jakąś ofiarę na tace, o wiele więcej niż jedną modlitwę poranną czy wieczorną, będziesz w stanie oddać wszystko, bo miłość jest jedyną siłą, która jest w stanie oddać wszystko. BO wie doskonale, że dostała jeszcze więcej. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.